Heja, hej, nowy rok to przecież non-stop nowe katalogi. Dzisiaj spotykamy się z kolejną firmą oczywistą w przeglądzie corocznym katalogów, czyli Kobi. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. W końcu musiał przyjść czas na Kobi. Był katalog chociażby Playmobil, był też chociażby katalog bardzo dobry Klocki Blocki, no i właśnie Klocki Blocki polska firma, Kobi polska firma, a jakże różne te firmy, moi drodzy, są. I spotykamy się tu, by przejrzeć Kobi. Jak wiemy, Kobi jakiegoś czasu zaczęło zdecydowanie bardziej iść w tę stronę wojskową, stronę militarną, coraz bardziej odpuszczając inne serie typu City i tak dalej. I ja się obawiam już po okładce, że temat ten jest kontynuowany, niestety. No ale przejrzymy, moi drodzy, zobaczymy. Katalog 1 na 2022. Kiedyś komentowaliśmy jeszcze każdy katalog, teraz tylko raz do roku komentujemy, no bo faktycznie tutaj nie ma, moi drodzy, co. Musimy sobie oczywiście katalog przybliżyć. Spis treści już pokazuje nam, że faktycznie poznikały tego typu właśnie. Ale fajne, kurde, że możemy zkliknąć na tym i nam przechodzi. Interaktywny. Ale że poznikały, moi drodzy, wszelkie City i tak dalej. Ajajaj. Pojawiła się natomiast gra Board Games. Planszowa z elementami zupełnie nieklockowymi. No, nie w stylu, znaczy powiedziałbym nie w stylu Kobi. Zapominajmy, że Kobi nie tylko klockami żyje. My przeglądamy natomiast katalog klockowy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o nowości, starości, tutaj mamy zupełnie ciekawą nowość. Taki brązowy czołg Mark 5. Dalej, mamy również taki samolocik. Mnie pierwsza wojna światowa raczej tak mech, więc druga. Ja wiem, już chyba drugi czy trzeci rok rzędu obiecuję, że kupię w końcu jakiś czołg Kobi. W końcu kupię, spokojnie, w końcu kupię. Albo chociażby taki pojaździk, Rolls-Royce Armored Car. Ciekawa wersja Rolls-Royce'a, faktycznie. Tutaj jeszcze w wersji render, ponieważ wyjdzie to dopiero w lipcu. Z figurek nie mamy nic nowego kompletnie, więc tutaj nie ma co podziwiać i przybliżać. Dalej, jeżeli się przyjrzymy dalej, tu również postacie, figurki D-Day i tak dalej, to wszystko są starości, poza Polish Infantry. Okej, tu będzie trzech chłopa, mało faktycznie wokół nich jest jakichś zasieków i tak dalej, więc no, wiecie, na przykład u góry mamy konia, nie, a tu jakby nie ma konia, nie? Okej, dalej z tych pojaździków nic nowego. Te pojazdy, kurczę, one są naprawdę ładne. Trzeba będzie coś w końcu kupić, nie wiem, mówię to co roku i tak dalej, ale w końcu coś tego kobikowego. Ja rozumiem, mówię, tych wszystkich fanów, którzy, wiecie, mają całe kolekcje Kobi, są zakochani w Kobi i tak dalej, bo można w tym, co tu widzimy, absolutnie być zakochanym, szczególnie, że jesteśmy miłośnikami czy II wojny światowej, czy po prostu militariów. FFV to jakaś, miałem powiedzieć, odmiana FBI. Dobra, nie będę się tutaj, moi drodzy, nabijał, bo tylko wyjdzie moja faktycznie niewiedza, chociaż drugą wojną trochę się interesuje, ale jak widzicie, dość mało. Ten biały mi się bardzo podoba, szczególnie, że to jest jeszcze piesek. Te wozy też spoko, druga wojna światowa. Okej, fajnie, że idziemy już w te militaria, to nie tylko te czołgi. Ja wiem, mamy ograniczoną liczbę tych czołgów i tak dalej, nie? Jakby natomiast, wiecie, no cały czas mogły wychodzić jak w Lego remastery danych zestawów i tak dalej. A tu proszę, nie, idziemy w zupełnie inne pojazdy. Moi drodzy, te pojazdy się czymś różnią? 11 CVBL, 11 CVPL, jeden wyjdzie w styczniu, drugi wyjdzie w lutym. No ten jest trochę większy, ten jest mniejszy, tak? Okej, nie rozumiem do końca w ogóle czemu taki zabieg, bo właśnie kiedy tu mówię, że nie wydałem reedycji, nie, to nie może być reedycja, ani takiego. W czerwcu natomiast taki Citroenik wyjdzie, nie jestem fanem francuskich samochodów, no ale wyglądają faktycznie, trzeba im przyznać, ładnie. Dalej troszkę czołgów, czyli to co już nie raz, nie dwa, nie trzy mieliśmy. I kolejna, moi drodzy, stronnica, to są czołgi, które już tutaj również mieliśmy. Tu mamy marcową nowość, Panzer 8, Maus, o, i no, to jest klasyka, to jest coś kultowego naprawdę, ten Maus. I jak on, kurczę, dobrze wygląda, w sensie z tym otwieraniem, z zajrzeniem do środka, to jest niewiarygodne, moi drodzy, do jakiegoś serialu, kurczę,
cztery podróbki czołgnie, czy coś takiego można by zrobić. Czy tego pojazdu nie było? Mi się wydaje, po poprzednim katalogu kojarzę tego Geralta. Kurczę, jestem prawie pewny, że gdzieś go już widziałem. Chyba, że był podobny, albo właśnie jakaś remaster. Dwa w jednym, to też ciekawy temat. Jak widzimy, zawsze nowości są po, w ogóle po tej lewej stronie, nie? Jakby nie ma ich w ogóle po prawej. Ale tu się mylę, tu są po prawej. No dobrze, tu w ogóle bardzo dużo nowości, no i super. Spójrzcie, Pershing M26, klasyczny, można by rzec, czołg. Podobnie, czy one się znowu czymś różnią? Patrzcie, M26 Pershing, okej, tu ma 3-inch M5 Gun, a tu nie ma 3-inch M5 Gun. Nie do końca rozumiem, czemu Kobi tak robi, w sensie, no bo ja rozumiem, to są jakieś dwa te same jakby modele z różnymi modyfikacjami, ale serio to się aż tak, znaczy rozumiem, że kolekcjonerzy aż tak to kupią, nie, ale to się aż tak sprzedaje, że takie coś jest warte zrobienia? Nie wiem, nie znam się, moi drodzy. Natomiast no ja bym dwóch sokołów w Millennium nie kupił, dlatego że się różnią, nie wiem, dwoma figurkami, czy jakimś tam dodatkowym, środkowym wyposażeniu, raczej. Dodatkowo tu taki czołg Tank Museum Witger. Czy to jest Witcher? Witger, nie? I tak dalej. No i Sherman, taki fajny Sherman, pies oczywiście Stiflera, Sherman. To tak wygląda pies Stiflera, moi drodzy. O, Junkers, moi drodzy. A mam Junkersa w domu, ale taki piecyk w łazience, a nie samolot oczywiście. Już myśleliście, że będzie recenzja. Te są fajne, 310, tylko ten render mi się nie podoba, ale taki fajny, taki zmiaturyzowany, wiecie, jak Cinquecento czołgów, nie? No i jest 102, oczywiście domyślam się, że to nie jest rudy 102, ale chociaż kto wie. Ale to była już chyba któraś edycja rudego 102 w Kobi, prawda? Czyli jednak wydawaliby te reedycje. Ten rząd mi się podoba, w ogóle takie klasyczne, mówię szczególnie te dwa czołgi. Okej, okay, klasyka czołgownictwa, jakby spoko, nie? Znowu te zestawy wychodzą w okolicach wakacji, znaczy w okolicach, no czerwiec, lipiec, czerwiec, ten jest ale taki surowy, nie? Kurczę, powiem wam szczerze tak, w sensie, no bo z jednej strony spokojnie, jakby zachwalam to Kobi, że robi to, co robi po mistrzowsku. Kurczę, fajnie, że też przed tym zachwaliłem, że wiecie, robi też te pojazdy i tak dalej, a nie tylko, kurczę, czołgi, ale brakuje mi jeszcze, moi drodzy, jakichś dodatków, nie mówię, bo nie obejrzałem tego katalogu. Ale brakuje mi budynków, brakuje mi zasieków, brakuje mi, wiecie, szpitali, baraków i cywili przede wszystkim, jakichś takich cywilnych rzeczy, bo fajnie, że mamy pojazdy, nie, ale no kombinujesz teraz człowieku, kurczę, z całą architekturą miast i tak dalej, nie, tego mi trochę brakuje, w to też powinni trochę moim zdaniem iść, samoloty. Ten jest, kurczę, myślałem, gdzie jest Messerschmitt, kurczę. Ładne są te samolociki, naprawdę, spoko. Jak byłem mały, sklejałem takie, wiecie, storyplanowe samolociki. Może niedługo będę sklejał z Kobi, znaczy, w sensie nie będę ich kleił, kleję spokojnie. Czemu ta strona tak dziwnie działa? Tu gdzieś, nie wiem. Tu mamy nowe samoloty, Supermarine Spitfire. Okej, okay. Jakieś grzeża modu gramy Spitfire'y. Chyba nawet się gra nazywa Spitfire. Saul Mier wyjdzie w styczniu, dlatego Spitfire'a może mi się przyczaił, nie? Któryś samolot też muszę w końcu kupić. Focke Wulf, moi drodzy, też wygląda nie głupio, ale nie, jednak Spitfire dla mnie tu wygrywa. Cztery nowości, dość duży tutaj Wellington jeszcze. Szkoda, że tutaj nie ma też sceników jak w Lego, prawda? Byśmy od razu mogli zobaczyć, ile to kosztuje. Ciekawe, jak Kobi w tym roku podrożeje. A że podrożeje, jest to, moi drodzy, pewne. Nowy ład, nowe rachunki za gaz, prąd, za wszystko, plus inflacja. No, na pewno Kobi też w tym roku podrożeje. Pytanie już, czy te ceny są w ogóle na necie, czy nie, żeby to zweryfikować. Takie samoloty zawsze mnie ciekawiły, w sensie jakby, bo one były brzydkie, nie jakby... Ale przez to mi się w miarę podobały. Jest Messerschmitt. No to kurde, chyba tego Messerschmitta, moi drodzy, kupię, bo wiecie, mówi się, że ktoś jest jak Messerschmitt czasem. I to jest jedyny samolot, który znam na pamięć, jakby, więc będę go pamiętał w dzień i w nocy, kiedy mnie nie obudzicie, moi drodzy. Stateczek tu, stary stateczek i tu nowy, piękny. Chociaż mam wrażenie, że gdzieś już taki widziałem. Ale również, jak statki lubię, statki uwielbiam, tak w okrętach wojennych, no nie jestem tutaj jakimś prymusem. Więc jak za rok pokażecie mi ten sam ten, ja nie będę w stanie powiedzieć, czy on był, czy go nie było i tak dalej. No mam wrażenie, że to wszystko już jakby było, kurczę, nie? Submarine nie było i wygląda, no to może być nowy kierunek, spoko dla Kobi, nie? Submariny. O ile jest na taki fajny rynek zbytu, bo tego też nie wiem.
Natomiast zresztą podsumujemy sobie zaraz katalog, więc spokojnie na końcu. Wbrew pozorom dość dużo nowości, uważam. Czechosłowiak Air Force! Kurde, Czechosłowiak Air Force! No, naturowa leci podpisać umowę! Piu, umowę granatami! Umowę podpisze. Znaczy, Czechosłowacja podpisze. Ej, kurde, Messerschmitt albo Czechosłowiak. Chociaż ten Czechosłowiak to nie jest jakby druga wojna, więc Cold War, to znowu zimna wojna, nie? I Polish Air Force! Nie, wolę Czechosłowiak. Okej, okay, jak w ogóle śmiesznie te dzioby wyglądają, jak takie ścięte, nie? Korean War, okej, ale to jest starość, tu mamy nowość. Ej, to w ogóle jest bardzo... To nie jest identyczne, tylko z innymi nadrukami. Mówię polski i... natowski? Czekajcie, znajdź trzy różnice. Ej, serio, nie mam żadnej. Oczywiście plus naklejek i plus numeru. Ej, serio, nie mam żadnej. Ej, czy te zestawy... Już nawet nie chcę porównywać go z Czechosłowakii. Ale czy to nie jest tak, że te zestawy różnią się tylko... No, między tymi dwoma nie ma ni chuchu różnicy. Czy to się różni tylko naklejkami? Okej, wiecie, no Star Warsach też ludzie kupują po kilka tych samych zestawów, żeby mieć do makiet i tak dalej, ale... O, właśnie, i mamy tutaj barkę. O, panie, twą barkę i tak dalej. Takich zestawów chcę widzieć więcej, takich uzupełnień. No. Chociaż to jest starość akurat, nie, ale takich. Takich chcę widzieć więcej. Klasyczny czołg, można by rzec. No i tutaj, czy tego już też nie było? Ej, czy to naprawdę ktoś mi, kurde, zrobił pranka i nie podesłał... kreatywnie mi podesłał ten katalog. Czy on nie zrobił mi pranka i nie podmienił tego w gimpie, kurde, cyfer? Bo wreszcie naprawdę to wszystko było. Ja rozumiem, te militaria często są podobne do siebie i tak dalej. No ale kurczę, aż tak. Wietnamska wojna. No i koniec wojen, przynajmniej tych światowych, przynajmniej, czy tych koreańskich. Natomiast po prostu Armored Force, okej, tu starości. No, ten wygląda naprawdę jak czołg dla Batmana, ten Leopard. No i tutaj trochę też, no to znowu mam wrażenie, że to są jakieś nowe, a to są stare, nie, jakby. No kurczę, nie do końca ogarniam. To Kobi. Dalej, moi drodzy, jesteśmy na 20, jeżeli się nie mylę, z 20, kurde, 6 stron katalogu. I cały czas jest wojsko. No tego Apache, chyba mi coś migło, ale nie do końca pamiętam. No ten znowu też taki brzydki z tym Thunderboltem u góry. Tutaj jeszcze stateczki, okej, helikopter, ten tak jakiś w ogóle FBI, nie? FBI do białego... Aha, no jest, miałem powiedzieć, helikopter białego domu, proszę, biały dom w tle. Okej, ale to jest wszystko nie, przepraszam, biały dom w tle są nowości, tu są nowości, klockozaur WTF, ogarnij ty się. Dalej, no i w końcu Top Gun jest ostatnią stroną, gdzie mamy samoloty, czołgi, rzeczy wojenne, chociaż to już jest Top Gun, więc to jest takie półwojenne, ale powiedzmy dalej robi piu, strzelaj, może bombardować. Mustang jest ok, ale on już był rok temu ok, ten trochę Top Gun jak Transformers wygląda. Nowością, ej, to było już, ej, no nie mówcie mi, że tego NASA Shuttle Atlan nie było. Czy ja jestem jakiś, kurde, jeszcze bardziej ślepy niż myślę i mój doktor myśli? Te auta znowu ich nie kojarzę. Te są dobre, z Maserati, kurde, no ale tego góry nie kojarzę. Ej, albo co się ze mną dzieje, albo co się dzieje z Kobi, bo ja nie wiem, co się dzieje, moi drodzy. No i tu są te ładne auta, które tam wychwalałem, tylko w wersji większej zdecydowanie. Przypomina mi to mocno Model Team, skala 1 do 12, no to naprawdę będzie duże. Model Team z Lego znowu mi to mocno przypomina. Tam, myślałem, że są Mustangi przez chwilę w ogóle, to spójrzcie, to jest Opel Manta A na licencji, więc no wiadomo, że na licencji, no trochę kosztowało. Abarth, no, mamy Abartha, już mieliśmy, ale to mamy Abarth Garage, czyli znaczy często się psuje to auto. I tu u góry, okej, okay, to wyszło jeszcze autko, ale ta autka, ich wielkim fanem nie jestem. Youngtimery prędzej, nie, jakby Youngtimery, gdzie jesteście? I są Youngtimery, moi drodzy. Czy to jest ostatnia strona? Tak, moi drodzy, to jest ostatnia strona. Czyli mamy 22 samolotów, 4, kurde, innych rzeczy. No tutaj nic specjalnego, żadnych nowości, okej. Okay. A w Youngtimerach? Kurde, nie ma nowości w Youngtimerach! Szkoda. Uwielbiam tą serię, chociaż sam posiadam dwa samochody z nich. I możecie powiedzieć, o, wielki uwielbiasz, a dwa samochody tylko. No dobrze, ale jakby to są jedyne Kobi, które mam. Plus Titanic z Kobi, plus Titanic. To są trzy zestawy Kobi, które mam. Nie liczę, bo tam mam, oczywiście mam jeszcze jakieś inne, nie? Ale pomniejsze, nie? Jakby, ale wiecie, z większych zestawów, powiedzmy powyżej, znaczy dwucyfrowa cena zestawu.
Mam tylko 3. Więc szkoda, że kurczę, tego już nie ma. I tyle, no szkoda, Youngheimery się nie rozwijają, wielka szkoda. Moi drodzy, podsumowując. Wielce ubolewam nad tym oczywiście, że Kobe odeszło całkowicie od serii innych niż wojsko i te samochody. Zdecydowanie bardziej lubiłem tą firmę, jak były tam City, tak zwane tam Town, My City, My Town, jak to się nazywało. Zdecydowanie bardziej chciałbym widzieć, żeby też szli dalej w takie rzeczy. Ja rozumiem, że lepiej sprzedaje mi się to, co widzimy tutaj. Jakby, no oczywiście, dlatego w to poszli. Natomiast zdecydowanie bardziej, kurczę, chciałbym widzieć tą wszechstronność. Trochę właśnie jak w Blockach wspomnianych, gdzie tam większą różnorodność i możemy mieć wszystko. Kobe stało się trochę firmą dla fanów militariów i powoli jakby odchodzi, moim zdaniem, od czegoś takiego, że myślisz polskie klocki, mówisz Kobe. Bardziej bym powiedział, myślisz militaria, myślisz Kobe. W sensie myślisz klocki militaria, myślisz Kobe. No dlaczego? No dlatego, że jeżeli ktoś ma dziewczynkę albo chłopca, kto jest wyjątkowym pacyfistą, Kobe dla niego praktycznie jest skreślone. Bo też nie mamy, tak jak wspomniałem, tutaj żadnych budynków, nic właściwie, tylko masz tu chłopie czołg i się strzelaj, nie? Jeżeli ktoś wyjątkowy nie lubi wojny, czy mówię, jest pacyfistą, czy jest dziewczynką i nie lubi, no to Kobe dla niego nie jest firmą, jakby nie jest alternatywą. W związku z tym, tak jak mówię, Kobe nie stało się do końca, powoli staje się nie alternatywą dla Lego, a alternatywą w ogóle dla opcji wojska w klockach, nie? Albo inaczej, główną opcją, jeżeli chodzi o wojsko w klockach. A coraz mniej alternatywą, która, wiecie, znaczy coraz mniej, właściwie już w ogóle nie alternatywą, która da nam rzeczy do miasta, która da nam rzeczy do... chociażby uzupełnienia, wiecie, jakichś budynków i tak dalej, tego typu rzeczy. Tutaj przychodzą nam blocki, a w Kobe przychodzą nam militaria. Tyle mogę powiedzieć o nowym katalogu. Troszkę szkoda, oczywiście jest to piękne i tak dalej, nie zrozumcie mnie źle. Jest to piękne, jest to cudowne, ale bańka odbiorców Kobe zmniejsza się coraz bardziej, można by rzec. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach i dlatego zostawicie subskrypcję. No i jak już polecałem, to też nadróbcie te blocki, czyli moim zdaniem najbardziej wszechstronną firmę, jeżeli chodzi o wyposażanie miast. Dzięki, że byliście. Bye! We'll be right back.